Moi drodzy, dzisiaj sprawdzimy sobie fantastyczny samochód. O kurde, bierzemy go. Dobra, wybieramy mu jakieś ciekawe malowanie. Nie wiem, co tutaj ogarnąć dla niego. Może takie hipisowskie jakieś, ale widzę, że tutaj nie ma za bardzo takiego. Więc robimy z tego Volkswagena profesjonalny samochód do driftu. To jest właśnie ta niespodzianka, o której wam chciałem teraz powiedzieć i którą chciałem wam pokazać. Nie wiem, jakie on ma ulepszenia, dopiero co go kupiłem. To jest jedyny... To jest chyba pierwszy ogórek w ogóle w Fordzie. W Fordzie Horizon 2 też były Volkswageny, ale nie pamiętam, żeby tam był ten oguraz. Także spróbujmy. Więc co my możemy z nim zrobić? Oczywiście na standardzie mamy napęd na tył, więc to jest dobrze. Zobaczcie, ile my tu mamy możliwości, jeśli chodzi o swapy silników. Mamy dwulitrową rzędówkę, czwórkę. O kurde, 2,5, 4 litry. No ja myślę, że tutaj trzeba 4 litry, ale mamy bardzo duży minus w tym samochodzie, bo silnik jest z tyłu. Więc no... Może być ciężko z tym driftowaniem. Zrób draga z ogóra. Nie wiem, ja może zrobię sobie kilka wersji z tego samochodu. Nie mam pojęcia. Mamy tu silnik z tyłu, więc no może być ciężko z tym driftowaniem, ale spróbujmy. No nigdy nie wiadomo, co się da zrobić z tego dziada. Okej. Okay. Możemy mieć na dachu coś takiego. Świetnie to wygląda. Trochę doda nam wagi, ale co tam. O kuźwa. Chyba będzie dobry do driftu. Ja pierdziele. chyba nie będzie tak źle. Dobra, to spróbujmy sobie tak. Troszeczkę taki leciutki tuning tutaj. Jedziemy na strefę driftową i polatamy nim trochę. Dobry jest. Ej, naprawdę jest bardzo dobry do driftu. Jestem w szoku, kurde. Jestem naprawdę w niezłym szoku, co ten samochód robi. Baby driver. No, jestem baby driver teraz. To bez przerwy leci. No dokładnie, ale bardzo fajnie się nim lata. Oczywiście nie tak jak te samochody z Formula Drift, tam się w ogóle już... driftuje bez żadnego problemu, tak? Ale jestem w szoku, jak to ładnie zrywa. Ale zaraz sobie pojedziemy na strefę driftową i porobimy bardziej takie techniczne drifty niż takie, powiedzmy, arabskie, byle jakie. Jest kurde szok z tym samochodem. Jeszcze ten bagażnik na dachu. Powinniśmy móc sobie zrobić wersję cabrio z niego. Ogórek do driftu ma garniturek. Jest BMW 30? Chyba jest. Wanik ma haki. Rób tym wyścigi. Na wyścigi byśmy musieli sobie oddzielny tuning zrobić, wiesz? Kurde, prawie 3 gwiazdki tu nim wbiłem. What? Nieźle. Pierniczony jest zajebisty do driftu. Jestem kurde zszokowany i to ciężko. Patrz! Ha! 100 tysięcy! 100 tysięcy punktów! A tutaj na 3 gwiazdki jest 95 tysięcy. Ja pierniczę, co się stało? Dobra, jedziemy jeszcze w jedno miejsce, bo tutaj chyba drifty są...
Ten ogórek nieźle się toczy. Pewnie. No, a tutaj trzeba szybko cisnąć. Dobrze. No, tu trzeba na wysokim biegu. 139 tysięcy, czy będzie rekord? A nie, tu można się rozpędzić trochę. Ile tu musimy mieć, żeby mieć 3 gwiazdki? O! O! Nowe strefy driftowe mi się odblokowały. Nieźle. Fajnie. Dobra, o kurde, tu mamy dosyć trudną strefę. Patrzcie na to. No, tu już jest trudniej. Także wolniej trochę. A tam trudniej. Dobrze jest. Nie trzeba psuć. Przez tory drift. No, ta końcówka troszeczkę nie wyczułem jej. Czy będą 3 gwiazdki? 3 gwiazdki za pierwszym razem. What the fuck? Jak tu wąsko jest. To można by zrobić jakieś zloty kiedyś. Tylko ja nie wiem jeszcze dokładnie jak tutaj ten... żeby ludzie dobijali z klubu, nie? Do mojej sesji. Będę musiał sobie to dokładnie ogarnąć. Czy trzeba, tak jak w Forza Horizon 3, dodawać do znajomych? Jeśli ktoś wie, to może pisać po prostu. Jak dołączać z klubu do kogoś, żeby nie mieć go w znajomych, a dołączyć. Dobra, tu mamy... Zobaczcie, jaka krótka strefa driftowa. A nie, nie jest krótka. Wydawało mi się, że to jest tylko jeden łuk jakby. Dobra. A gdzie kwiatki i pacyfa, ale bez kitu? Nie ma jeszcze takiego malowania hipisowskiego do tego auta. Musiałbym sam zrobić. Nie, tutaj trzeba wejść z większą prędkością. Ten łuk jest za duży. Zaczął padać deszcz. Troszeczkę bardziej ślisko jest i łatwiej było mi przesterować tą furę. Ach, prawie 100 tysięcy pękło. A jest? Ile? Ile gwiazdek będziemy mieli? Jest! 3 gwiazdki! No i fantastycznie! Jaki fajny cip-cip, no zobaczcie jaki fajny. Co myślicie o tym ogurasku? Jak dla mnie spoko. Nie no, samochód do driftu udał mi się. To był mój cel na teraz, żeby coś takiego zrobić. I no, wyszedł fajnie. Kurde.